Cześć wszystkim, jak się macie? Witam was w drugiej części, trzeciej sesji. Zagrajmy w Krok 1 Legend of the Gobos. Tym razem kontynuujemy dzień później, tak jak zresztą zgodnie z obietnicą. I jestem dzisiaj pełen siły i mam nadzieję, że dzisiejszy poziom i dzisiejsza druga część sesji trzeciej, czyli wczorajszej, nie będzie tak pechowa jak poprzednia. No w sumie poprzednia może nie była aż tak bardzo pechowa, ale liczę na to, że będę miał większego farta w tej sesji. Liczę na to i mam taką nadzieję. Tak jak widzicie, jesteśmy teraz sobie w poziomie 5.2 albo 5.3, to chyba był jeden, któryś z tych poziomów, w którym niestety zabrakło nam jednego gobosa przez moją własną głupotę, bo czyją inną w każdym razie. I powróciliśmy sobie tutaj z powrotem, by zdobyć tego zaległego gobosa i odblokować pierwszy specjalny poziom w trzecie. Dobra, tak więc po raz kolejny mamy tutaj, że tak powiem, pościg za duszkiem. W sensie to duszek nas ściga w tym wypadku. Więc pozwólcie, że ja tutaj się zamknę, a wy sobie... Albo wiecie co? Zobaczymy się pod koniec tej rundy. Dobrze, patrzcie, udało się. Mamy kluczyk zebrany. Wiecie co to oznacza? Wiecie co to oznacza? Ostatni gobosik. Nice one, udało się. Kurde, czemu ja tego wczoraj nie mogłem za pierwszym razem zrobić? A teraz, kurde, patrzcie, dzień później za pierwszym razem to robi chłop, nie? Co chłop odwalił? Ta, i przy okazji nadrobiłem sobie żyćka w tym poziomie pierwszym, boss drugi. Tak, byłem tam specjalnie sobie nadrobić żyćka, ponieważ stwierdziłem, że czemu nie? Dlaczego by nie? Szczególnie, że następne poziomy będą trochę trudniejsze, a żyć się troszeczkę przyda, tak więc nie miejcie mi tego za złe. Mam taką przynajmniej nadzieję, że nie będziecie mieli mi tego za złe. No i jest poziom S1, specjalny poziom z trzeciego świata, Arabian Heights. Lecimy z koksem, bez zbędnego przedłużania. Zobaczmy, co tam ten poziom kryje. Okej, zaczynamy sobie tutaj w nocy. I burza jest. I mamy diabła. O kurde, co za diabeł. We, spadaj diable, kurde, nieczysty. Zjawo nieczysta, w ogóle duchu nieczysty, niemyty i tak dalej. Jeśli chodzi o poziom 3S1, to tutaj za bardzo wspomnień nie mam. Ze względu na to, że nie pamiętam tego poziomu za dzieciaka. I też nie pamiętam tego poziomu... A nie, ten poziom pamiętam, jak robiłem w Let's Playu z 2015 roku. Ale nie zapamiętałem go chyba jakoś źle. A jak zapamiętałem, to prawdopodobnie przez fejle, które mogłem oczywiście uniknąć. Ale po co? Trzeba było grać jak skończony Lebiega, prawda? Prawda. Tak więc niestety tutaj nie będę mógł wam się pochwalić żadną fajną historyjką. Może mi się przypomni później. Może. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wiem, że ten diabołek mnie wkurzał w 2015 roku. Ponieważ kiedy robiłem po raz pierwszy kroka jedynkę, to on bardzo często mnie trafiał i ja nie potrafiłem uniknąć jego ataków. Teraz jak widzicie, staram się w miarę szybki refleks mieć, dzięki czemu diabełek nie będzie miał do mnie żadnego podjazdu, jak to się mówi, wiecie, w dobie internetu. A tu chyba życie było, co nie? A teraz nie ma życia. Gra mnie kopnęła w dupę, nie dała mi życia, co za szkoda. Ale diamenciki mam, a diamenciki to też może być życie, kiedy uzbieramy ich 100 oczywiście. Ale bardzo lubię, kurde, soundtrack z trzeciego świata. W sensie ogólnie Krok ma bardzo ładny soundtrack, ale trzeci świat to w ogóle, to już kompletne Kongo Bongo jest, nie? W sensie takie pozytywne oczywiście, nie? Dobra. Myk. Ała? Co ty sobie wyobrażasz, gościu? Kurde, miałem... Ale miałem dużo diamencików, wiesz ty co? Ale ty jesteś cham i prostak. Bez kitu, diable. A idź ty, kurde, z tobą. Masakra w ogóle. Thank you.
Fajna muzyka. To jest ten, podobna muzyka do tej muzyki z pierwszego świata, tej takiej też fajnej jaskiniowej. Ale no. Dobra, ciśniemy. O, widzicie, patrzcie jak go wykiwałem. Tak trzeba było, kurde. Straciłem co prawda jedno życie, ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Na szczęście się tutaj tak fajnie udało teraz ogarnąć. Szkoda tylko, że te wszystkie klejnociki straciłem. Tego jest... Nad tym chyba najbardziej będę ubolewał. Dobra. Co tutaj mamy? Dobra, kolejne klejnociki, super. A, ale beczka, beczunia gościu. No, to też była beka w sumie, beka jak rzeka. Ale spadłem, normalnie. Hu. Nie, no, we mnie śmieszne to było. Powiem szczerze, że naprawdę się stresuję przechodząc ten poziom, autentycznie. Ja się naprawdę stresuję, kurde. Moja dziewczyna wiedziała, jakiego światu bardzo unikać, jakiego świata w sumie. Przepraszam najmocniej za złe słownictwo. Bo moja dziewczyna właśnie mówiła zawsze, że ten świat właśnie to był świat, który sprawił jej nie tyle co cierpienie, mękę, co w ogóle po prostu, jeżeli chodzi o poziom trudności, to jest jakieś, kurde, nie do pomyślenia tutaj. Ale hej, mieliśmy 30 żyć, kurde, uzbieranych. To jest, kurde, rekord, naprawdę. W tej serii to jest rekord. Szczególnie, że dużo osób obstawiało, że kiedy będę robił V2 skroka, to hehe, będą same game overy, tak jak w pierwszej serii, prawda? Mhm. Na pewno, na pewno. Nie tym razem, moi drodzy, nie tym razem. Bo teraz wiem, jak zdobywać dużą ilość żyć. Więc o to się martwić nie musicie. Sprawia wam niestety tę przykrość i nie będziecie mogli zobaczyć, jak ja złoszczę się, denerwuję. Znaczy, pewnie będziecie widzieli, ale bez game overów. I to jeszcze nie koniec, kurde. Długi jest ten poziom. Aha. Okej. Okay. To nieźle. Okej! Ogarnęliśmy co trzeba. Piąty puzelek mamy zebrany. Nice one. Musimy ich chyba mieć z tego co pamiętam 8, więc nie ma problemu. No. I teraz mamy poziom 3-4, więc myślę, że możemy się za niego zabrać. Bezproblemowo już tym razem. Znaczy, wiecie, gdybym zabrał się za ten poziom teraz, czy w sensie wcześniej, to też nie byłoby problemowo, ale wiecie. Trzeba się postarać, a mi zależy na 100%. Ten poziom, z tego co pamiętam, był trochę łatwiejszy niż poziomy, które wcześniej zaliczałem, jeżeli chodzi o moje wspomnienia z dzieciństwa. Ale tak to, szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, czy nie miałem jakieś złe chwile z tym poziomem. Na pewno wiem, że był on łatwiejszy niż pierwsze poziomy właśnie w tym świecie. Nie był aż tak trudny, o, tak to mogę powiedzieć. I w ogóle ta muzyka, która teraz w tle leci, ona mi strasznie Raymana Origins przypomina, wiecie? I te poziomy pustynne, w sensie tam ten Bandland pustynny, o ile dobrze się wyraziłem. Strasznie mi to przypomina, nie wiem dlaczego. Okej. Zium! Najsik. Dobra, coś tutaj mamy jeszcze? A powiedzcie mi... A nie, tutaj to chyba nie tu. Tutaj nie będzie tego. Kurde, bo myślałem, że tutaj secret jest. Z jakiegoś powodu. Może jest? Nie, nie ma. Dobra. Idziemy dalej. Bo to mi się trochę z innym poziomem pomyliło. W ogóle patrzcie, jak to dziwnie wygląda. Mamy tutaj takie coś lewitującego, po czym przechodzimy dalej i jesteśmy w ogóle w innej części poziomu, gdzie tam nawet nie było, wiecie, o, takiego rozwidlenia, jakie tutaj jest.
Dobra. I mamy Dantiniego. Purpurowego Dantiniego, który jest skoczkiem, jak sami zresztą widzicie. I ja nie bez powodu czekałem trochę tutaj sobie, ponieważ skoczny Dantini jest o tyle trudnym przeciwnikiem, że w momencie, kiedy on jest centralnie nad wami i zrobi swoje dupnięcie, to możecie spaść, ponieważ on was teoretycznie zrzuci, więc lepiej po prostu uważać. Przynajmniej takie jest moje zdanie na ten temat. Jak kiedyś po raz pierwszy grałem w Kroka jedynkę, tak jak tutaj teraz widzicie sobie, w sensie ta sekwencja, którą przed chwilą przechodziliśmy, to jak byłem mały, mając 7 lat bodajże, to bardzo, ale to bardzo nie lubiłem tej sekwencji ze skaczącym Dantini, ponieważ ona zawsze, za każdym razem powodowała u mnie złość, z tego względu, że no Dantini powodował, że ja game overowałem, bo zawsze, kurde, gnida wyhaczył moment, gdzie po prostu ja byłem centralnie pod nim i za każdym razem sami wiecie, jak to się kończyło. Dlatego na szczęście teraz ja potrafię mniej więcej grać trochę lepiej niż wcześniej. Znaczy, no tak, trochę lepiej niż wcześniej, dobrze powiedziałem. Przez chwilę myślałem, że ja jakieś masło maślane pierdyknąłem. Więc teraz mniej więcej wiem, na czym co polega. Dobra, mamy tutaj diabełka. Diabełka w czystej postaci. Więc lecimy do przodu, bez zbędnego przedłużania, bez zbędnego kombinowania. Teraz musimy przejść tutaj, bo na razie i tak nic nie odblokujemy tutaj, więc sayonara. What? Co to miało znaczyć? O nie. Kawałki platformy mnie zabiły, no. Co to za pech jest? Ja pierdzielę. Oj, masakra. Powiem wam tak, jak byłem mały, to nawet nie wiedziałem, że tutaj u góry, wiecie, jest kolorowy klejnot. Tak jak to przed chwilą wam pokazałem z tym żółtym. Bo ja przez chwilę w ogóle myślałem, że ten... Jak to się mówi, przez chwilę myślałem, że po prostu jest tam, wiecie, zwykły klejnot, którego trzeba po prostu zdobyć, a to się okazało, że tam był zawsze kolorowy, nie? O, i teraz nie idziemy tutaj, ponieważ tu jest inna część poziomu, więc sobie stąd idziemy. Idziemy teraz w tę stronę. Ja w ogóle też specjalnie cicho byłem, dlatego żebyście posłuchali sobie tego tutaj remiksu, bo jest naprawdę imponujący według mnie. To jest moje skromne zdanie, jeżeli chodzi o to. Kurde, no! Zasrany ogień! Czy nie wiem, co to dokładnie jest, ale no, to coś. Dobra. Jakoś udało nam się to przetrwać. Aha! Czyli w sumie i tak dałem dupy, ponieważ... tam potrzebujemy klucza. Zapomniałem kompletnie, że tutaj jeszcze... Czyli tamta sekcja miała złoty klucz, a ja tego nie ogarnąłem. Jej! Jezus Maria, ale przypał. Ale przynajmniej się będziecie mogli trochę pośmieć ze mnie, no. Pamiętajcie, śmiech to zdrowie, moi drodzy, tak więc warto się czasami pośmieć. Dlatego ja wam daję taką możliwość, robiąc serię z Kroka, żebyście mogli, kurde, w pełni okazałości się pośmieć ze mnie. Tak, i tutaj, jak widzieliście, dałem sobie save state'a, dlatego że ostatnio są jakieś dziwne problemy z EPSX-em, a nie chcę, żeby mi się skraszował w momencie, kiedy będę blisko zaliczenia poziomu i żebym potem cały ten poziom od zera przechodził, tak więc ja podziękuję za takie nagrody, o. No i mamy wszystkie kolorowe klejnociki, bardzo fajnie. To trochę było nieprzemyślane z mojej strony, to muszę przyznać. W ogóle tutaj to są skorpiony wyskakujące z takiej toksycznej wody. Masakra. To już wiemy, skąd powstał ten Mr. Scops z Raymana. Normalnie kąpał się w takiej toksycznej wodzie i powstał taki ogromny skorpion, kurde. To w sumie, nie licząc teraz tego poziomu, to zostały nam dwa poziomy, boss i poziom specjalny. Nice, kurde, ładnie. Aha.
i od zera będziemy musieli odpalać tam ten guziczek. Jak żeby inaczej. Okej, nara, zero klejnocików mamy. A, tutaj mamy tą rundę bonusową zaraz. Ale czekajcie chwilę. Trzy gobosy. Coś mi tu się nie zgadza. Gdzieś jakiegoś gobosa musiałem pominąć. No to jest niemożliwe. Cztery. Nie, powinien mieć 6. No co jest grane, ty? Gdzie ja go bossa pominąłem? Może tutaj gdzieś jest? Nie, tu go nie ma. Nie rozumiem, 4 gobosy. Gdzie jest ostatni? Gdzie ja ostatniego pominąłem? Co jest grane? Dziwna sprawa trochę. Patrzcie, jak porobiłem go. O nie, co ja żem uczynił, ty? Co tutaj się stało? What? Ej, ja nawet nie wiedziałem, że się tak da. Ej, co jest? O nie, najgorzej. O nie. Ale nie zmienia to faktu, że nadal mamy tu 5 gobosów. No co jest, kurde. Dobra, zapiszmy. Lecimy dalej tak czy siak, ale kurde, masakra, będę miał znowu backtracking. Ja pierdzielę, no. Trzecia sesja to daje mi nieźle w kość, powiem wam szczerze. Wyjątkowo pechowa sesja. Dobra, lecimy. 3-5. Mam nadzieję, że ten poziom się uda na 100% zrobić. Kurczę, trochę szkoda by było, gdyby nie. O! Tutaj, to jest ten poziom. Dobrze pamiętałem, że tutaj jest secret. Tu akurat pamiętałem, że jest secret. Bo kiedyś chyba nawet udało mi się za młodu odblokować go. Ta runda bonusowa polega na tym, że po prostu będziemy musieli niszczyć wszystkie skrzynki z życiem. I no i uważać na ten wir, który tutaj leci, bo to jest wir, który nas popycha do tej toksycznej wody z jakiegoś powodu. No okej, tak też można. A wiecie, dodatkowe życie zawsze się przydadzą, co nie? No tam w ogóle nawet nie możemy zobaczyć, co jest u góry, szkoda. Myślałem, że tam u góry jest jakiś, wiecie, totem, który zsyła energię, kurde, na sam dół, która spycha nas dosłownie, jak spychacz, kurde, z baba budowniczego. Dobra, lecimy do przodu, bez zbędnego przedłużania. O, tutaj się złapałem, ładnie. Klawo. Mamy czerwony klejnocik. Nice. Oj, balonik znowu. Wii! Ej, ale krok jest słodki. Słodko tak robi to swoje wii. O, i teraz w nowej sekcji się muzyka taka trochę weselsza zrobiła. Trochę ton trochę jest inny tej muzyki. Ale muzyka wciąż ta sama, tylko ton trochę zmieniła. Oj, kluczyk mamy, czyli mamy kolejnego gobosa do uratowania. Ten poziom chyba będzie jednym z prostszych. Szczerze to nie pamiętam właśnie moich wspomnień za dzieciaka z tym poziomem.
I nie pamiętam też, jak wyglądało u mnie w 2015. Aha, to ten poziom. Dobra, za dzieciaka pamiętam. Nie lubiłem strasznie tej sekwencji i zaraz wam pokażę dlaczego. Zaraz wam udowodnię, dlaczego jej nie lubiłem. Bo to jest warte udowodnienia. Dobra, najpierw sobie zwołajmy te platformy, które będą pod tymi skrzynkami. Ponieważ teraz trzeba będzie zrobić to samo, co w jednej z rund bonusowych, czyli po prostu trzeba będzie skakać i lecieć cały czas tak do przodu, tak więc... O, właśnie coś takiego, widzicie? Tak więc... Róbmy to. Za dzieciaka mi to taki problem sprawiało! Kurde, i teraz pytanie, czy dam radę? Dam radę? Może uda mi się tam jakoś doskoczyć. Kurde, ty, uda... Dobrze, dobrze. Kurde, dobrze, mamy to. Teraz z tej strony trzeba będzie kolejne trzy skrzynki zniszczyć. To będzie dopiero wyzwanie. Dobrze, 53, patrzcie jaki ładny wynik mamy. Byleby utrzymać teraz jak najwięcej tych klejnocików, bo będą dodatkowe życia, a mi na tym bardzo zależy. Kurde, sekwencja, z którą się męczyłem za dzieciaka i prawdopodobnie w 2015 roku, teraz została zaliczona praktycznie za pierwszym razem. Ja pierdzielę. Widzicie, są tutaj jakieś takie rzeczy, które... Z którymi nie mogłem sobie poradzić w 2015? Lub za dzieciaka? I to są te sekwencje, które teraz na przykład mogę bez problemu przejść. Albo wydaje mi się, że z problemem, a potem się okazuje, że bez problemu, więc... To nie jest źle, nie? Dobra, brakuje nam trzech gobosów i dwóch kolorowych klejnotów, więc spadamy w dół. I znowu ton muzyki się zmienił. A, teraz tu będą zombiaki, znaczy mumie. I czwarty gobosik. Ładnie, ładnie. Tutaj na szczęście nie mamy Dantinich, więc Dantini nam tutaj nie będą przeszkadzać. Przynajmniej chociaż jedna sekcja, gdzie nie ma tych, kurde, głąbów. 69, o nie! Haha, ale śmieszne. Beka w ciul. Prawda? Ja się z tego wcale nie śmieję. Ja tylko po prostu to podkreśliłem dla osób, które pewnie zaraz by powiedziały: powiedz o 69, no macie 69, co? Co w tym śmiesznego? Ale jedna rzecz mnie niepokoił. Kurde, mamy wszystkie, prawie wszystkie kolorowe klejnoty, ale nie mamy tego purpurowego i mam nadzieję, że go nigdzie nie pominąłem, bo trochę będzie lipa w ciul. Dosłownie. A to jest przedostatni poziom, tylko tak pragnę poinformować, bo potem będzie 3-6 i boss. I mielibyśmy secret, ale jako, że nie zdobyliśmy, nie uratowaliśmy tam jednego gobosika, no to nie mamy secretu. No nie, no kurde, nie. Ja pierdzielę, ale... Ale to było wredne, ale to był cios poniżej pasa już. Bez kitu. No, cios poniżej pasa to był. O, teraz płonące Dantini. No i mają, widzicie, nas na hita od razu, więc lepiej uważać. Bo znowu 30 życie będziemy tracić. Po raz, kurde, 56. Nie wiem, czy czasem te płonące Dantini się trochę szybciej nie pojawiają od zwykłych Dantini, ale mam nadzieję, że nie. Bo trochę to byłoby słabe. A, już się pojawiły, czyli trochę szybciej niż zwykłe Dantini. Tu chyba będzie gobos, prawda? Jak najbardziej. Dobra, będziemy mieli wszystkie gobosy tutaj. Tak mi się przynajmniej wydaje. Aje! Yeah. Auć. Okej. Okay. Jest! Patrzcie, za pierwszym razem zrobiliśmy to. Kurde! Normalnie zaraz się napiję mirindy z wrażenia. No spadaj, kurde, myślisz, że co ty śmieszny jesteś, gościu.
Dobrze, patrzcie jak żeśmy go porobili. Ale teraz gdzie mam iść? Tutaj? Ładnie, kurczę, mamy 6. gobosika. Ale fajnie. Dobra, uderzyliśmy w gonga. Kurde, gdybym miał 70, wiecie ile ja bym miał teraz, kurde, żyć? Mógłbym 2 życia zyskać. Kurczę pieczone, czemu tak?